Mariusz Wach, doskonały polski pięściarz, gościł w Jezierzycach. Co skłoniło pana do wizyty w tej małej miejscowości pod Słupskiem? Zostałem zaproszony przez trenera klubu Mata Leon na taki krótki, jednodniowy trening. Tak jak widać, frekwencja dopisała, jest bardzo dużo zawodników na tym treningu. Ja za każdym razem bardzo chętnie korzystam z takich propozycji, jestem częstym uczestnikiem prowadzącym takie zajęcia. Czy mam rozumieć, że z boksu przestawia się pan na sztuki walki? Nie, właśnie odwrotnie to jest. Oni trenują MMA, a im próbuję parę takich elementów bokserskich wprowadzić w ich treningi, dlatego tutaj jestem. Po walce z Kliczko była afera z dopingiem. Czy termin już jej upłynął? Tak, 8-miesięczna dyskwalifikacja minęła 10 lipca. Obecnie czekam na termin mojej walki po tej przerwie. Jestem cały czas w treningu. Mam już propozycję na sparingi do Powietkina na wrzesień. Zobaczymy, jak nie będę miał terminu walki, to skorzystam z tych sparingów. Także rozumiem, że wrócił pan do czynnego uprawiania boksu i jakie zawody w najbliższym czasie będzie miał pan? W przyszłym tygodniu moi promotorzy mają mi powiedzieć co do dalszych pojedynków. Na dzień dzisiejszy nie znam szczegółów, nie znam daty kolejnej swojej walki. Jak układa się współpraca z menadżerem, bo często przebywał pan w Stanach Zjednoczonych? Tak. Nie, z promotorem. Wiadomo, ja mam dwóch promotorów. Mam Mariusza Kołodzieja i Jimmy'ego Bertschwida. Z Mariuszem te nasze kontakty troszkę się tak urwały, można powiedzieć. Jestem w kontakcie z Jimmy'em, z tym drugim promotorem, więc przez niego wszystko to przychodzi. Dlatego na przyszły tydzień się umówiliśmy na konkretną rozmowę. Mamy się dowiedzieć konkretny termin następnego pojedynku. Marzy pan jeszcze o pasie mistrzowskim? Na razie szczerze mówiąc nie marzę. Na razie myślę o powrocie na ring, stoczeniu tej pierwszej swojej walki po przerwie. Zobaczymy, jak będę trenował ciężko, będę wygrywał kolejne pojedynki. Będzie okazja stoczenia pojedynki o mistrzowski pas. Na pewno skorzystam z niej. Gdzie z Jezierzyc pan się wybiera? Do Sarbinowa. A co pan tam porabia? Jestem na takim, można powiedzieć, urlopie, ale czynnym urlopie. Dwa razy dziennie trenuję, a w międzyczasie wygrzewam się na plaży. Razem z żoną i z dzieciakiem. A kiedy wróci pan do rodzinnego Krakowa? Wracam w niedzielę na parę dni pozałatwiać swoje tam jakieś sprawy i planuję tutaj jakiś dwu albo trzy tygodniowy obóz właśnie w Sarbinowie. Dziękuję bardzo i życzymy powodzenia. Dziękuję.